Obecnie w Warszawie mamy do dyspozycji kilka środków transportu publicznego. Wśród nich są autobusy, tramwaje, metro, szybka kolej miejska, warszawska kolej dojazdowa, a także pociągi kolei mazowieckich. Można też wspomnieć o systemie rowerów miejskich Veturilo, a także o uruchamianych w ramach letnich linii turystycznych promach przez Wisłę oraz o statku do Serocka. Dawniej po Warszawie kursowały trolejbusy, w latach 60. i 70. ubiegłego stulecia kilka linii mikrobusowych, a także jeszcze do lat 70. dojazdowe kolejki wąskotorowe, choć tutaj trzeba wspomnieć, że podróż tym ostatnim środkiem transportu jest nadal możliwa w okolicach Warszawy, a to za sprawą Piaseczyńskiej kolei wąskotorowej. Jeszcze dawniej, w XIX i XX wieku, po ulicach stolicy kursowały omnibusy konne, czyli coś na kształt większej dorożki. A co gdybym wam powiedział, że było coś jeszcze? Najprawdopodobniej najbardziej zapomniany, nietypowy i dziwny środek transportu, który był swego rodzaju hybrydą? Cykl warszawski. Być może pamiętacie jeszcze opublikowany w styczniu 2023 roku odcinek o pozostałościach po linii tramwajowej na ulicy Piotra Wysockiego na Brudnie. Tramwaje dojechały tutaj, a konkretnie do pętli Pelcowizna, 28 września 1924 roku. Zanim jednak na nową trasę wyjechały tramwaje, wcześniej przez ponad rok kursowały po niej autotramy. Co to takiego było? Jak sama nazwa wskazuje, było to połączenie autobusu i tramwaju. Wzięto na warsztat dwa autobusy typu Benz Gaggenau i połączono je tyłami. Następnie zdjęto standardowe koła, a zamiast nich założono koła tramwajowe. 2, a według innego źródła 6 grudnia 1923 roku dwie pary tych nietypowych pojazdów, oznaczonych jako linia 1, wyjechały na trasę z okolic dzisiejszego Ronda Żaba do krańca Nowe Brudno, znajdującego się przy ulicy Białołęckiej. Zastąpiły one zlikwidowaną z powodu złego stanu nawierzchni ulic linię autobusową, która była oznaczona tym samym numerem. Przejazd autotramem trwał 6 minut, a komfort jazdy był dobry. Na pewno lepszy od podróżowania normalnym autobusem, gdyż ten musiał jechać po nierównych i brukowanych ulicach, co również powodowało szybsze psucie się pojazdu. Po dojechaniu na przystanek końcowy kierowca, a może jednak motorniczy, nie musiał zawracać pojazdu. Wystarczyło, że przesiadł się do drugiego autobusu i można było ruszać w drogę powrotną. Mogło być kilka powodów, dla których zdecydowano się na zastosowanie tak nietypowego rozwiązania. Po pierwsze, w przypadku spalinowego autobusu nie trzeba było rozwieszać trakcji nad trasą, co było oszczędnością. Po drugie, czas przejazdu był szybszy, gdyż dzięki równej nawierzchni szyn autobus mógł po prostu poruszać się dużo szybciej. Pojazd był dzięki temu również mniej awaryjny. Kolejnym powodem uruchomienia autotramów było również to, że warszawskie wagony tramwajowe były w fatalnym stanie po zakończonej raptem kilka lat wcześniej I wojnie światowej. Autotram, choć miał wiele zalet, to okazał się tylko ciekawostką, gdyż zniknął z ulic Warszawy wraz z uruchomieniem właściwej linii tramwajowej na Brudnie we wrześniu 1924 roku. Od tego czasu po szynach tramwajowych kursowały już tylko tramwaje, a autobusom pozostały ulice. Trasa do pętli Pelcowizna i dalej do starej pętli Żerań Wschodni została zlikwidowana 17 października 1971 roku z powodu uruchomienia nowej trasy na ulicach Matki Teresy z Kalkuty, Rembielińskiej i Annopolu. Na ulicy Wysockiego zdecydowano się pozostawić pamiątkę po dawnej trasie, ale to już wiecie z innego mojego materiału.